Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Shiro i witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac w naszej cichej, spokojnej serii na dobry sen. No i ostatnio chyba odblokowaliśmy Judasa, prawda? Tak, on chyba miał Book of Belial i jedno serduszko, właśnie o nim nawet mówiłem. I oczywiście, dzisiaj sobie to spróbujemy. Nasz win streak jest tylko jeden? Ej, wydawało mi się, że mieliśmy więcej. A nie, przepraszam, bo Grida przegraliśmy, no tak. Grid również się liczy. Dobra, ja od razu wam mówię, że miałem lekką przerwę ze zdobywaniem tych wajzak. Lekką, bo ze dwa dni. No ale może to się odbić na początku na moim progresie. Księga Beliala, plus 2 obrażeń, 12,5 szansy na pokój diabła. Mnożnik obrażeń, jeśli posiadasz krew. Świetnie. Ja będę tego używał, żeby sobie nabijać... O ile tak działa, bo w sumie nie wiem. Żeby sobie nabijać Devil Rooma. Zobaczmy w ogóle, czy to właśnie działa w ten sposób, co myślę. Nie działa. No to lipa. No to nie mam co tego używać w takich sytuacjach. Nie ma co tego używać w ten sposób. Chyba, że to 12,5% jest na każdy poziom, tak jakby. Dobra, są kubki. W teorii moglibyśmy sobie pójść na tego bossa. Teraz nam się Book of Belial naładuje, no właśnie. Ale gdzieś jest Treasure Room jeszcze. Może to nie byłoby głupim sposobem go odwiedzić. W ogóle nie mamy ani bombek, ani kluczy. No to też trzeba uważać. Wilku mowa. Dobra. Tak sobie weźmiemy, ale i tak nie mam bombki, żeby się dostać. Tak patrzę na te parę serduszka, ale... Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Zupełnie nic tu nie ma. Pewnie Treasure Room jest. Ktoś tam jest w sumie. Nie to, że nic nie ma. Nie to, że nic nie ma. Jakimś cudem udało mi się walnąć to. Jest 10% obrażeń, 1,7 szybkostrzelności, 0,3 prędkości. Dodatkowo minus 0,4 obrażeń. To nie jest dużo, w sumie Book of Belial nam tego DPS-a zwiększy. No ale będziemy definitywnie musieli poszukać tych damage upów. Dobra, bierzemy. No Tears Down, Tears Up to jest świetne. 1,32 mniej, no to niedobrze. Dobra, nie mamy bombek. Ale jest sklep w sumie. Co tam w nim? Jest bombka. Zamachując się niszczysz kamienie i ranisz wrogów. Trafienia redukują naładowanie przedmiotu. Wejście na inne piętro odwołuje przedmiot. What? Odładuje przedmiot, przepraszam. Jezu, Shiro jest dzisiaj normalnie niedojebany. Dobra, ale czy my tutaj nie mieliśmy żadnych kamyczków z X-em? Aby na pewno ich nie było. W teorii tu coś mogło być. Bo jeżeli też chodzi o Secret Room, może być tutaj. Dobra, ryzykuję. 3 monety, nie było warto. No to tylko straciliśmy 2 monetki, no trudno. Trudno. Znałem ryzyko. Lecimy. Famin. Tak to się pięknie kombuje. Naprawdę się pięknie kombuje. I to jest świetne. Dobra, akurat bandaże. No to w sumie to jest taki... Partygol, który będzie zbronił, no nie. No nie. Kurde, 7,7 obrażeń, to jest świetne. To jest świetne. Dobra, basement 2. To no tutaj będzie problem z początkami, nie? Nie wiadomo, na kogo trafimy. On mnie zabije od razu. Jeden hit i po mnie.
Na szczęście nie zabił. Nie znana pigułka. Range up. Świetnie. Nadal brakuje mi czegoś do brony. Brakuje mi przedmiotu, jakiegoś serca do brony. No bo z tym jednym kontenerkiem to my nie poszalejemy. My w ogóle nie poszalejemy. Trochę mnie to martwi. Bo te no itemy w sumie nie są jakieś super hiper, ale też nie jest źle, nie ma tragedii. O Jezu, nie. Dobra. Tykło. Szukamy jakiegoś kamyczka z X-em, ale tu nic nie ma. No nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Dobra, dużo bombek. Ten nie był ciężki, a teraz nie mam Book of Belial. Ten szans na jedną monetę. No lipa. Kubki wynocha. Kubki wynocha. Dobra. Gdzie są jakieś kamyki z X-em? Dramat. Nie, tam jest inna mucha. Ole, Jezu, jak ja tego nie dostałem, to ja nie wiem. Naprawdę, nie mam pojęcia. Wieczne serce, modlitewnik. To chyba daje Eternal Herta. Bierzem. A dobra. To jest to. To jeszcze co innego niż myślałem. O, no, pająk wynocha. Wyglądam taką arachnofobię, że to jest szok. Dobra, drugi klucz. To oznacza, że możemy wejść do sklepu, ale czy mamy w ogóle po co iść do sklepu? No, możemy trafić serce w teorii. No i niestety. W teorii. Jeżeli byśmy teraz wzięli to. Ja wiem, że to dużo nam nie da. Ale zawsze. Zawsze to jedno serduszko więcej. Larry Dziunia. Najgorsze jest to, że on jest bardzo nieobliczalny. Jest mega nieobliczalny. Jeden już jest lepiej. Basement Boy. Achievement. Świetnie. Sprinkler. No nie ma tragedii. Plus jedno serce. Pojawia się na ziemi losowy trinket. Walno. Szansa na antroposowego pick-upa, trinketu, gdy otrzymasz obrażenia od eksplozji. Zostaje potem zniszczony. No, w sumie nie głupie. Dobra. Devil Room. Pentagram. Damage up. To jest coś, czego szukamy. No dobra, i w sumie nie jest źle. To tak, możemy jeszcze sobie poszukać Secret Roomu, bo w sumie o nim całkowicie zapomniałem. Tutaj go nie może być. Na dole go też nie może być. Tu może być. Tu też może być. Dobra. No właśnie. Tylko tak, z tego co widzę, no to jest pod tym względem lipa. Bo dużo potracimy. Dobra, ale jedna bombka się zwróciła, świetnie. Oj, lipa. No nie, dobra, dwa klucze się zwróciły. No i dobra, no mniej więcej taka wymianka, wiecie. Klucz na bombę. Nic więcej. Jest tu gdzieś jeszcze super secret room, który może być wszędzie w sumie. Który może być wszędzie.
myślałem, że on gdzieś tutaj jest. No właśnie, mam problem z... wiecie... pozycją drzwi na takich terenach. Dobra, nie ma, to nie ma. Ej, co tu jeszcze zostało? Czemu to jest otwarte? My możemy walczyć z diabłem? Jeszcze nie. Wiem, że już możemy walczyć. Odblokowaliśmy Eve i Samsona. Dobra, cavesy. A ole, ole, ole. Jest ze mną takie numery, amigo. Nie lubię tych much. Zawsze czuję się jakby, wiecie, zepchnięty w kozi róg, jak jestem tutaj z nimi. Bukow będzie naładowany świetnie. Jakby coś się już działo, no to mam Bukow Belial, no nie? Zawsze coś. Chodź tu. Gauganku, chodź. To mnie przestraszyło. Trochę nas tu jest. Dobra, muszę. Za dużo ich tu było. Wydaje mi się, że wiecie już, no nie dam rady się wybronić. Obrażenia spadają z każdą chwilą, w której już znajduje się w powietrzu. Aha. Z tego obrażenia w wypadku taki shotgun w sumie. No dobra, no spróbujmy. Po prostu taki shotgun. Walczymy. W teorii nawet nie potrzebujemy teraz Book of Barrier, czyli możemy coś zamienić. Ale spróbujmy sobie to. Uuu, ale to bomby. Nie no, to było eleganckie. Zobaczcie, jakie są łezki piękne. Tylko coś za coś, nie? Niestety. Z tego co pamiętam, jest też chyba przedmiot, który neguje to, czyli czym dalej strzelimy, tym jest lepiej. Ciekawe, czy on się w ten sposób skombuje, czy nie. Dot machine? No nie, ten pajac. Bomby położone przez ciebie będą eksplodować szybciej. No to mnie nie interesuje. Tam to jakieś małe obrażenia, ale są. Kurde, no nie. No ała. Ale dupa. No, możemy się cofnąć po serce. Ale pech. No i po Devil Roomie. Wiem, że może Judasz będzie miał. Sporo tych Devil Roomów. Znaczy, w teorii teraz nie potrzebujemy nawet tych damage upy, tylko właśnie kontenerki, ale... No, ale zawsze. Dobra. Tu już mamy wszystko wzięte. No to chodźmy na dół może. Dobra. Nie lubię tych mobów, naprawdę nie lubię tych mobów. Głupie. Głupie głupki. Tego się nie dało. Dobra. Wow, wow, wow. To jest chore. Takie pokoje są nienormalne.
Takie pokoje są nienormalne, przynajmniej dla mnie. Dobra, Belzebub. Za każdym razem, gdy zabijesz przeciwnika, niebieska mucha zostanie dodana do słoika. Maksymalnie 20 much, użycie przedmiotu wypuści wszystkie muchy. Fajne, ale nie dla mnie. Nas będzie stać, tu nie ma na donation machine, więc sobie nie wypłacimy tego. Nie ma sensu marnować kasy. Nie wiem, jak to się udało. Najgorsze jest to, że my i tak musimy tam jeszcze wrócić. I tak musimy tam wrócić, więc nic nam to nie da. Nic nam to zupełnie nie da. Tu może być pikret. Nie ma. Gdzie może być secret jeszcze? No tutaj mógł teoretycznie być. Nie, nie mogło go być. Tu może być. I też nie było, no i dupa. Nie ma i nie będzie. No, jeszcze teraz tylko sobie serduszko straćmy. O, to był part, to był part, to był part. Dobra. Pip. Oż ty gnojku. Pięć, 9%. Kurde, no szkoda. Zero do prędkości strzałów. No to też nie jest ambitny przedmiot. To też nie jest ambitny przedmiot. No i idziemy dalej, idziemy dalej. W sensie oczywiście kawki przynajmniej napiję. Tam był The Lost w ogóle pokazany. 78%, 78,8% nawet. Na Devil Roomka. Ops. Bombka w gratisie, cieszy mnie to. Wiecie co mnie jeszcze cieszy? Że mamy jednak tego... To serduszko. Tą obronkę taką właśnie na nasze kontenerki, więc może nawet teraz... Będzie ten cholerny Devil Room. O Jezu, to jest przykre. Ten pokój jest przykry. Bardzo przykry. Jaki one mają zasięg. Ore. My się koleżko chyba nie polubimy, nie? Mi się wydaje. Ej, no powiem to łysku dostać. No, bez jajec. Jesteś, paskudo. Nie! Fuck. Skuda jedna jeszcze mnie musiała ruszyć. O nie, nie, nie. Ten pajac. Jedyga jedna, no. Dobra, pół serduszka. Tego naszego serca, które chcemy sobie zaoszczędzić. O Jezu, jest kolejne pół. Znaczy, kolejne całe, nie pół. W sumie bomba za bombę, ale może jakiś taki rok trafi się tutaj. Zawsze była szansa, nie? Zawsze była szansa. Tak, odbij się, kubko. Oż ty, gnojku. Któryś Freda, to Fred ciebie. Oh no, oh no, oh no, oh no. No nie, nienawidzę takiego pokoju. Chore pokoje, kurde faja. Naprawdę, to są chore pokoje. To mega trudne. Range up. Świetnie. Czyli w teorii, czym mam większy range up, tym nasze pociski są większe dłużej. Jakby to wychodziło. Romansy.
I teraz shotguna, pyk pyk. Kupkę. No i dobra, ale tak, treasure rooma jeszcze nie ogarnęliśmy, to znajdźmy tego treasure rooma. O Jezu, jak mi się wpierdzielił, ale mi się wpierdzielił. To by był dramat. W taki głupi sposób stracić serduszka. Jest to mam wrażenie, że treasure room będzie tu po lewej stronie. Tylko oddalony. Gorzej być nie mogło. Ups, o ten się sam wpierdzielił, dobra. Nie jest źle. Pyk, shotguna. Tu nie wchodzimy. Nie mamy jeszcze po co. No i miałem rację, tu był treasure room. To my tu mamy szansę na strzelenie łzy, która magnetyzuje przeciwników. Tacy wrogowie przyciągają innych przeciwników oraz pick-upy pociski czy bomby. Oko. No nie. Chociaż nie, dobra, zobaczmy. Mam dużo kluczy. Grit. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? No nie. No jeszcze stracę wszystkie serca. O Jezu, ile kasioty. Ile kasioty. Tylko szkoda, że nie ma sklepów. Pół serca. Boże żebraka. Dobra. Judgment. A, chyba nic nie ma. No to nie, no idziemy pod ukasę, bo nie ma sensu. Pół serca. Pół serduszka, kurde no. Mieliśmy dwa. Devil Room jeszcze jest. Aha. Te patałachy. Te patałachy. Czy może być tu secret? Nie może być tu secret. Czy może być tu secret? Nie może być tu secret. Może być tu secret. Ale nie było secretu, bo pewnie tutaj, no właśnie, czy nie mogło być secretu. Wystarczyło się do przejść? Nie, oczywiście po to. Dobra, slot machines. Nie liczę na to, że coś dobrego na to wypadnie. Pierdzisz lub tworzysz kupy co 30 sekund. Tajemnicze ciuciu. O, więcej kasy, świetnie. O to chodziło. O to chodziło. No to lipa. Idziemy na bossa z połówką serca. Znaczy, no, 2,5 serca, ale no, liczymy na to, że przemegałem. Easy. O, 28 damage up, procent, 7 range upa, minus 0,3 shot speed. Jest tylko zaplikowane na prawe oko. No dobra. Wow. No eleganckie. Latanie? Nie. Tak, latanie, lewiatan. Tu mnie nie zauważyłem, ile mam serca, powiem wam szczerze. Nie zalukałem tego. Nie zalukałem tego. Możemy iść po kasę jeszcze. Tylko by się nie wyjebać za przeproszeniem. Będziemy mieć z tego, jakby nie patrzeć HP up. Na pewno na rękę nie idziemy. Tyle, ile że idziemy po kasę. Zawsze kasiutka się przyda. Może coś ciekawego będzie na następnym poziomie. No i teraz to jest inna gra. Teraz to jest inna gra. Z latankiem, ale i tak się staram pilnować, bo wiecie, no to jednak szkoda byłoby teraz tak głupie paść. Dobra, dajcie mi tego HP upa, czy będziemy mieć półtora serca? Nadal jest to mało. Nadal jest to mało. O,
Tyk. No bez jajec. Proszę mnie przestać przyciągać. Nie pociągasz mnie. Dobra, tu jest tylko i wyłącznie okaleczenie. Sacrifice Room, dobrze mówię? Jak nazywa? Dobra, boków będzie naładowany. Oh no! Pamiętam, że robiłeś jakieś dziwne chwyty. No właśnie. Półtora serca, Shiro, pamiętaj. Co ty mnie tu mięso otworzysz? Co ty mnie tu mięso otworzysz? Taki, oni mają niski cooldown na te umiejętności. Naprawdę mega niski. Żebraczek. Tu sklep jeszcze może być w teorii. Opuszczę cztery pigułki. Nieznana, nieznana i nieznana. I can see forever, świetnie. Liczę na coś. No ale nie na to. Range down. Świet. Paraliż. I ostatnia. Up, up. Świetnie. Ej, ale to właśnie, bo to było serce, a ja idę dalej. Kupię, co zrobiłem. No czuję się bezpieczniej. Mnie trochę. No nie trawię tych mobów. O, dobra. Treasure room. Strzelasz laserowym kręgiem, który możesz ładować. Krąg ten leci przez cały pokój. Obrażenia nie są niezależne od naładowania. Zależne, przepraszam. Zaproszenie obrażeń na pełnym naładowaniu. Nie wiem, jak to się skombuje z tym, co już mamy. Nie mam pojęcia. Jak zepsuje, a to zepsuje. Ej, ciekawe. Zobaczmy. Co? A, tu jest sklep. Tu jest sklepik. Ile bombek nam dali? Myślałem, że nie mogę już niszczyć tego. Ej, no wydaje się naprawdę bardzo ciekawe. To jest świecąca klepsydra. Zapraszam do poprzedniego pokoju, wracając się do tego stanu, w jakim wtedy byłeś. Ej, ciekawe. Nie mogę tego zniszczyć. Gro, przepraszam bardzo. O, wiecie co? Dobra. Zarąbiste to jest, ej. O, jest fajne. Lubię to. Blackheart. Ej, no i od razu nam się serduszka też zwiększyły. No, co tego rozwalisz? No to jedna monetka za dwie bomby to się psało w tyłek. No dobra. To są jedynka, tak? Devsy, tak. War. Esa. Nawet bez Book of Belly, ale zrobiłem to. Masz strzela chyba tak. Ej, dobra, no to było fajne. Zapomniałem o Book of Belial, ale tak naprawdę. Zapomniałem tego włączyć. Nie no. Byłem to super bum. Zamieniam monety w pick-upy. Ej, dobra. Mieliśmy go ostatnio chyba nawet. Lucky Rock. No, upuszczenie monety, które zwoisz kamienie. Ej, dobra, fajne. Ej, to jest ekstra. O, to było nieciekawe.
Esa. Dobra. Jeszcze wy. Jeszcze wy. Naprawdę? O nie, wyżajne. Ale to w sumie było szybkie. Jakby tak zbieram te monetki, a bam nie może sobie uzbierać, biedny. No dobra, chyba schodzimy dalej. Super treasure room wzięte, tutaj wszystko wzięte. Idziemy stąd. Dobra, tu już jest porobione, tu jest porobione. Idziemy w dół. Ja czy wziąłem Lucky Rock? Wziąłem Lucky Rock. Nie, to jest piękne. To nawet bez Beliala w tej chwili pięknie nawala. Bo to w ogóle będzie pięknego. Laser jest świetny. Kluczy też nam dają sporo. I zobaczmy. O, tyłek węża. To jedno serduszko sobie chyba nawet. Nie będę kłamał, zapatrzyłem się. Dobra, kolejna monetka. Ale dziwne, no bo to nam niby daje. Daje nam niby. Totalnie niby. Największe szanse na Devil Room, ale tak nie jest. Tworzy 6 troll bomb w pobliżu środka pokoju. Nie. To jest głupie. Wolę Book of Burial. Po 100 razy. No weźmy sobie tą. Ineska. Pobierz to. Losowo strzelasz penetrującymi łzami. Daj taką penetrującą. No nie widzę naprawdę, żeby to dawało to. Jezu, po co ja zbieram te monetki? Przyzwyczajenie. To jest przyzwyczajenie. Nic tego nie potrzebujemy. Już mam. Kapy dawajenie. Tam się wywalił. Treny też żyją. Ładowane łzy. Aż do 400% obrażeń mniejsza szybko strzelność. No dobra, ale to nas nie obchodzi. My mamy i tak w sumie ładowane łzy. W ogóle cały czas tam ładowańce drobią, nie? Grepping. Rypisze sobie kart. Karty są zawsze dobre. Reportuje cię do pokoju diabła. Podwaja twoje monety. No to nie jest głupie. Odsłania cały świat. I dobra. Zróbmy to tak. Tak do 50. There's option. Two of diamonds. Wow, aż nam lakab, dwa razy lakab leciał. Teleportuję cię do sklepu. Dobra, zrobimy to w ten sposób.
W teorii teraz możemy pójść do Sacrifice Room i nie otrzymać obrażeń, bo mamy latanie. Bo zawsze Sacrifice Room zadaje obrażenia już jak wychodzimy. No chyba, że nie latamy, wtedy zadaje nam podwójne. Ale nie w tym wypadku. No jak to? Więc naprawdę mam problemy z tymi pokojami. Żadnego nie walnęło. Żadnego nie walnęło. Dobra, Sacrifice Room był na górze. Ale Super Secret Room nam nie otworzyło. To jest ciekawe. Dobra, i zobaczmy sobie. Pyk. Czarne serduszko, bombka. I teraz jakbyśmy wyszli, oczywiście otrzymalibyśmy to obrażenie, ale mamy Hermita. Klikamy sobie Hermita. I bez problemu sobie wychodzimy stąd. Dobra. Ojej, no ja się rzucam na te monety jak gorzej niż mam. Jestem szybszy. Naprawdę, ja się zapominam. To nie jest specjalnie. Dobra, matka. Ja pierdzielę, co ja zrobiłem? Nie chciałem tego. Chciałem z pasji użyć. Chciałem tylko z pasji użyć. No to dupa, dobra, ale mamy Bamfrienda i Guppy's Tale. Chciałem z pasji kliknąć, ja kliknąłem Q. No esa. HP up pada. Jest fajnie. Jest fajnie. No tylko szkoda tej karty, kurde no. Szkoda jej. No cóż, no idziemy. Pomyliłem przyciski. Dobra, Utero. Jesteśmy w Utero. Mamy znów 100% Devil Rooma. No i raczej naprawdę... Really? Down. W sumie to akurat nie jest głupie. Nie lubię być aż tak szybki. Dobra, tu nic nie było. Nie wiem, czy ten Guppy's Tale w ogóle był opłacalny dla mnie do wzięcia. Unlocked the seller. Nowy typ. Łzy poruszają się spiralnie z dużą prędkością. To nie działa na to. Gwarantuję widmo łzy. No też na nas nie działają. Bierz bamik. Jesteś moim ulubionym naprawdę itemkiem. Jak to? Co to jest? Nie znam tego moba. Nie znam tego moba. Was to znam. No weź się otwórz. No. Gnojku. Dobra, zbierajcie kasę. Naładowanie. Czas na stworzenie przedmiotu z piedestału, gdy otrzymasz obrażenie, zostaje potem zniszczony. Tylko my to ostatnio braliśmy. Romansy. My to ostatnio braliśmy i wcale nam to nic nie dało. To chyba musi być na serduszku tym czerwonym. Nie wiem co to jest, ale dziwny snop. A tego to nie trawię, naprawdę, ten opis głupi. Wiesz, że lata to jeszcze kurza. Nie da się go zabić. W ogóle ten laser dziwnie też działa, tak jakby był deko zbugowany, nie? Nie zawsze działa, jak powinien. Pamik, wierzę w ciebie, no. Od ciebie dropsów. A dobra, w sumie wyszło dobrze. No jeszcze pająkami, no wiesz ty co? I can see forever, spoko.
Tu nic nie ma. Ej, czemu? Co? Czemu nie zadziałało? Ej, I can see forever nie zadziałało. Dziwne. Kto to wymyśla? Kto takie mapy wymyśla? Ty chory pojebie. Już nie mam, zaraz nie będę miał nic. Żadnych HP-upów. Zero mnie zniszczy. Jeszcze się spierdział. A kto umarł, ten nie żyje. Ale czy możemy te feromonsy wziąć dwa razy? No to nie jest, mówię, jakiś ambitny przedmiot, ale... O, jest, I can see... A, dobra, bo I can see forever to po prostu jak podchodzimy dopiero załącza się. No patrzcie, to nie działa zawsze. O, jest, I can see forever. Po prostu teraz się musimy przejść po pokojach i on dopiero zadziała. No właśnie. Grid. Easy. Nie bierz tego. Nim sobie jeden, tylko no, dla nas to już niestety jest na nic. No. 48 hour energy. Manka, tak, małpia łapka. Gdy trzymasz połowę serca, tworzy czarne serce. Gdy masz połowę serca, Boże, to trzeba użyć. Ale to ja wolę jednak taki roka. Mimo wszystko. O, 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 w dupę węża. Wiecie co? Najgorsze to są chyba te moby. Pipy, jakie dziwne pipy. Jakie to były dziwne pipy. 0,66 prędkości strzałów, 1 karta, 15 szansy na planetarium. Nie wiem, co to jest planetarium. Podspitam. Temperance. Nie wiem, co to jest Temperance. A, tworzy automat krwiodawstwa, okej. Okay. Nas to nie interesuje. Nie dasz, nic sam nie dasz. No i tak było urf. I tak było urf. I tam nie wejdziemy, no wszystkie mamy w sumie sekrety podkrywane, możemy iść na dół. Idziemy na bossa. Load. Oż ty. Załganie. No było łatwe, ale... Tak prosto się. 0,7 szybkość strzelności, 0,16 prędkości ataku. No dobra. Karta. Tworzy jedną bombę, jedną monetę oraz jedno serce. No i jeszcze backer, świetnie. Devil Room. Dobra, co to jest? Siostra Madzia. To już nic z nim zajmie, to też się przeniknął ze słabo. Gapi. Łapa Gapiego. Zmienię jedno czerwone serce na 3 serca duszy. Tylko no właśnie, czy... Bo ja nie wiem. My naprawdę nie używamy teraz tego wszystkiego. Kurde, nie wiem, no. Book of Burial. Możemy mieć zaraz Gapiego, kurde, dobra, no trudno, idę z Gapim. Być może mogłem tylko to podnieść, ja nie jestem pewien. Nie jestem pewien, być może zrobiłem głupotę w tej chwili. Nawet jestem pewny, że zrobiłem tą głupotę, ale no trudno, no czasu nie cofnę.
Przynajmniej teraz nam nie będzie szkoda. Czy dobra, już mi jest szkoda, kurde. Mogłem wziąć jednak Beryl. Ojejku. Nieznana pigułka. One makes you smaller. Oby nie tak jak wtedy. Wtedy to trochę przegięliśmy z tym. Umrzesz? Umrzesz czy nie umrzesz? No. Więcej pojawiających się wiecznych serc. Zamiast taki roka? To mi tak nie niszczymy już nic. Ty, paniaczku. Przestraszył trochę. No te czerwone nawet są spoko, bo się daje zniszczyć, one są takie śmieszne. Naprawdę przyjemnie. Leczy połowę serca, gdy używamy klucza. Zmienia połowę serc w całe. Ciekawe, czy to działa w Eternal Hearty również. Jak ja nie dostałem obrażeń, to nie wiem. Trinket. Bo to easy. Tamta monetka jest spora. No to powinieneś mi naprawdę dać dużo. 50% szansy na upuszczenie swojego pick-upa, gdy zostaniesz trafiony. No spoko. Chyba za tą 50. 25, już nie pamiętam, czy to jest 50, czy 25. To jest teraz dwójka już, prawda? Tak. Czyli tutaj już w teorii jesteśmy na wyjściu do serca matki. Bierz kolejne monetki. Ale wiecie, to nie jest ten sam bam, co mieliśmy go ostatnio. To jest troszeczkę inny bam. Au! Daj serduszko. O, dziękuję. Daj dark bam, bo my się zaraz pokłócimy. My się zaraz dark bam pokłócimy. O, tam było, to widziałem. No nie chcę karty, tworzę automat do serc, naprawdę. O, dobra. No teraz to już musisz mieć czarne. Pająka mi dajesz, no wiesz ty co? Świnia jesteś. Ja tu mówię, że jesteś najlepszy, tutaj nie wiadomo co jeszcze, a ty w sumie, o. Kici w oko, rokokoko. I jest jeszcze challenge room. O fuck, wybuch, nie. Ej, naprawdę jest niebezpiecznie. Jest niebezpiecznie. Z takim persetem, jakie przegram, to będzie zabawnie. Nieświadomie. Ale tak może być. Zwiększa twoją najniższą statystykę. Pojawią się trzy monety, jedna bomba lub jeden klucz, bazując na tym, czego najbardziej potrzebujesz. Judas plus 2,5 range upa. Jeden klucz. Dobra. No jak to? Umrzyj. Tego klucza to ja nie potrzebuję nawet. Weź sobie, keep your secrets, nie? Nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Ten jeden klucz mnie nie zbawi, mam 13. Dobra, idziemy. Daję serduszko, tylko z tym serduszkiem no może być problem. Jak będzie naprawdę źle, mogę zamienić sobie to serce na...
Ej, nie powiem, bo w sumie nas uratowało to. O, 3 achievementy dostałem. Shadow Baby. Poradzisz to mnie nie interesuje. A, dobra. Ej, serce pokonane. Nie jest źle. Już to wszystko? What? Transcendence. Solar System Challenge. Shadow Baby. No dobra, moi drodzy, no to zrobiliśmy sobie Judaska tym razem. Szkoda, że nam nie pozwoliła gra dalej iść. Bo fajnie mieliśmy tutaj set. No mamy tylko serduszko zaliczone. Domek na Magdalence. Na Lazarusie mam serce i szatana zrobionego nawet. Edena mamy również odblokowanego. Ej, Eden Token 3. Może zagramy sobie teraz Lazaruskiem, chociaż niby... A Zazel i Samson jeszcze nam został. Samson nie jest zły. 3 serca, 2 DPS-y. Eve ma Deadbearda i War of Babylon. Też nie jest to złe. Pomyślimy. O, w sumie Betanii również jest. Napoleon Lilith, którą niestety chyba się blokuje z tego momentu na Grid Mode. No dobra, kogoś sobie tam zaliczymy. Mamy jeszcze sporo do upakowywania, więc ta seria na pewno będzie długo trwała. I moi drodzy, jeżeli naprawdę macie jakieś pomysły, w jaki sposób mogę prowadzić tą serię, czy w ogóle chcecie oglądać tą serię, jak najbardziej piszcie w komentarzach. A tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.